Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak co miesiąc zapraszam Was do sprawdzenia, jakie gry przygotowało Sony dla posiadaczy PlayStation Plus na czerwiec tego roku. Gone Home to eksploracyjna gra przygodowa utrzymana w nietypowej konwencji filmu obyczajowego. Wcielamy się w postać młodej dziewczyny, która po rocznym pobycie w Europie powraca do rodzinnego domu. Na miejscu nie zostaje jednak absolutnie nikogo, a odpowiedź na pytanie, co właściwie się stało z członkami jej rodziny, uzyskuje poprzez stopniową eksplorację domu i analizowanie znalezionych poszlak, dokumentów oraz nagrań. Gone Home trudno jednoznacznie zakwalifikować zarówno do gatunku przygodówek, jak i tym bardziej horroru. Cała zabawa skupia się bowiem na spokojnej eksploracji i odnajdywaniu wszelkich poszlak i śladów, mogących dać odpowiedź na dręczące bohaterki pytania. Niezbędną wiedzę zdobywamy dzięki interakcji ze znajomymi przedmiotami, z których każdy możemy podnieść, obejrzeć, a następnie upuścić. W grze nie spotkamy żadnych duchów i sekwencji akcji, a ewentualne zagadki logiczne ograniczone zostały do niezbędnego minimum. NBA 2K16 to kolejna odsłona popularnej sportowej serii gier od studia Visual Concepts. Produkcja pozwala pokierować wszystkimi drużynami z ligi NBA i nie tylko. Deweloperzy przygotowali szereg rozmaitych trybów przeznaczonych dla singla i multiplayer. NBA 2K16 na platformę PlayStation 4 oferuje rozmaite tryby. Wśród najważniejszych z nich znajdziemy My Team, czyli zabawę w kolekcjonowanie kart z zawodnikami, trenerami i budowanie z nich wymarzonej drużyny. W 2K Pro AM również tworzymy swoją ekipę i rozgrywamy nią spotkania w sieci. Nie brakuje także kariery dla jednego zawodnika w postaci My Career, w której zaczynamy jako młodociany koszykarz liceum i rozwijamy się na wielką gwiazdę ligi NBA. Echochrome to innowacyjna gra logiczna przygotowana została przez japońskie wewnętrzne studio Sony, któremu przyświecała zasada nie liczy się grafika, najważniejsza jest grywalność. Echochrome obejmujemy kontrolę nad naszkicowaną w prosty sposób kukłą, która idzie przed siebie nie zważając na napotykane przeszkody. Jeśli nasz bohater będzie miał przed sobą dziurę, wpadnie w nią. Gdy napotka ścianę, odbije się od niej i zmieni kierunek chodu. Jeśli w końcu wejdzie na wybijające w górę pole, dostanie się na wyższy poziom, nasza w tym głowa, by nie robił tego wszystkiego bezmyślnie. Cała rozgrywka oparta jest na systemie złudzeń optycznych. Jedyne na co mamy wpływ to kamera, którą możemy obracać we wszystkie strony, co ma pomóc sterowanej przez nas postaci. Siren, New Translation, Blood Curse to przygodowa gra akcji z widokiem perspektywy trzeciej osoby, stanowiąca remake hitu z konsoli PlayStation 2. Gra podzielona została na 12 epizodów. Akcja toczy się w tym samym miejscu, co w części pierwszej. Ponownie odwiedzamy więc nadmorską wioskę Hanyuda. Tym razem zawita do niej amerykańska ekipa filmowa, chcąca nakręcić materiał na temat tytułowych syren, które rzekomo zamieszkują w jej okolicach. Oczywiście, jak poprzednio, większość osób przemienia się w Shibito, czyli japoński odpowiednik zombie, a ocalała z pozoru niepowiązana ze sobą garstka bohaterów musi walczyć o przetrwanie. Właśnie postaci, które przychodzi nam kontrolować, są główną zmianą w stosunku do oryginału, w którym wcielaliśmy się tylko w mieszkańców kraju kwitnącej wiśni. Rzecz jasna, nowi bohaterowie otrzymują też inne role, jakie przychodzi odegrać im w tej historii. God of War Chains of Olympus, kolejna odsłona legendarnej serii slasherów God of War, która w całości została przygotowana z myślą o konsoli PlayStation Portable. God of War to połączenie dynamicznej gry akcji nastawionej na walkę z wieloma przeciwnikami, z elementami przygodówki, rozwiązywaniem m.in. prostych zagadek. Bohater to Spartanin Kratos, ma bogaty repertuar ciosów oraz kilka rodzajów broni do swego użytku, potrafi także korzystać z magii. W trakcie swojej wędrówki protagonista poznaje nowe umiejętności. Z każdego unicestwionego wroga wypadają różnokolorowe sfery. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości czerwonych możemy je zainwestować w nasze zdolności. Little Deviants, małe rozrabiaki, to stworzona z myślą o technicznych możliwościach konsoli PlayStation Vita kolekcja zręcznościowych minigierek z tytułowymi stworkami o rolach głównych. W trakcie zabawy gracze muszą wykorzystywać m.in. mikrofon, kamerki, panele dotykowe oraz układ żyroskopowy kieszonkowego urządzenia. Tytułowymi bohaterami są Deviants, małe kolorowe stworki, które w różnych rolach zobaczymy w każdej minigrze wchodzącej w skład gry. W czasie rozgrywki spotykają przedstawicieli 5 typów stworków. Różnią się one nie tylko kolorem, ale również odpornościami, umiejętnościami czy charakterem. W
Wpływa to znacząco na przebieg rozgrywki i stojące przed nami wyzwania. Większość minigier obsługujemy za pomocą żyroskopów oraz przedniego i tylnego ekranu dotykowego. Przyciski zgodnie z założycielami twórców pełnią jedynie funkcję pomocniczą, co ma sprawić, że zabawa jest nie tylko bardziej przystępna dla nowych graczy, ale i mocniej angażuje i zachęca do eksperymentowania z modelem sterowania. To wszystko, co przygotowało dla nas Sony. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw oczywiście łapkę w górze. Zapraszam również do wyrażania opinii na temat gier w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.